4. Przepędźmy pesymizm i nieufność, wypłyńmy na głębie z Jezusem, mówił w południe do wiernych przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas nad brzeg Jeziora Galilejskiego, gdzie Szymon i Piotr płuczą sieci po nieudanym połowie. To piękny obraz każdego z nas, zauważył papież Franciszek. Każdego dnia łódź naszego życia opuszcza domowe brzegi, by wypłynąć na morze codziennych zajęć. Codziennie staramy się dokonać połowu na głębi, pielęgnować marzenia, realizować plany, przeżywać miłość w naszych relacjach. Często jednak, podobnie jak Piotr, przeżywamy noc pustych sieci, rozczarowanie spowodowane tym, że tak bardzo się staramy, a nie widzimy oczekiwanych rezultatów. Do tej pustej łodzi, tak jak i w dzisiejszej Ewangelii, wsiada Jezus. Wsiada, by głosić Ewangelię i swoje miłosierdzie. Pamiętajmy o tym, Bóg nie chce statku wycieczkowego. Wystarczy Mu uboga, rozklekotana łódka, abyśmy Go przyjęli. Ale czy wpuszczamy Go do łodzi naszego życia, czy dajemy Jemu do dyspozycji to niewiele, co posiadamy? Czasami czujemy się niegodni, bo jesteśmy grzesznikami, ale jest to wymówka, która nie podoba się Panu, ponieważ Go od nas oddala. A On, jak podkreślił papież, jest Bogiem bliskości. Dlatego również i dziś Chrystus kieruje do nas swoje słowa, wypłynie na głębie. Pan zawsze zaprasza nas, abyśmy wrócili do gry, ponieważ On otwiera przed nami nowe możliwości. Przyjmijmy więc zaproszenie, przepędźmy pesymizm i nieufność i wypłyńmy na głębie z Jezusem. Także nasza mała, pusta łódka będzie świadkiem cudownego połowu. Na zakończenie wszystkim wiernym zgromadzonym na placu Świętego Piotra oraz łączącym się w modlitwie za pośrednictwem środków społecznego przekazu papież Franciszek udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa.